Witam serdecznie naszych dzisiejszych widzów, a przede wszystkim naszego dzisiejszego gościa, pan Witold Repetowicz. Myślę, że nawet niekoniecznie musiałbym przedstawiać naszego gościa, ale parę słów powiem dla porządku. Pan Witold Repetowicz jest specjalistą w zakresie problematyki bezpieczeństwa, demografii, obronności. Te sprawy studiuje jako ekspert, ale poza tym jest także dziennikarzem, reportażystą, publicystą, który publikuje w czasopismach społecznych, a także i tych poświęconych obronności. Ma za sobą już bardzo bogaty życiorys uczestnika i obserwatora różnych konfliktów na świecie, w Afryce, na Bliskim i Środkowym Wschodzie, a także w Arcachu, czyli w Armenii, w Górskim Karabachu. Poprosiliśmy pana Repetowicza o to, żeby opowiedział nam dzisiaj o swoich ormiańskich doświadczeniach, o tym fragmencie swojego życiorysu zawodowego, który jest związany z tematyką nam bliską, z tematyką naszego cyklu Moja Armenia, moi Ormianie. Może zacznijmy od korzeni. I to pierwsze pytanie będzie dotyczyło zasadniczego problemu. Dlaczego Armenia? Skąd? W jaki sposób w pańskiej pracy pojawiła się tematyka ormiańska? Tematyka ormiańska w zasadzie nie pojawiła się dopiero niedawno, tak w większym, bardziej intensywnym wymiarze. A ja powiedzmy jeszcze w ubiegłych latach bardziej zajmowałem się Bliskim Wschodem, Syrią, Irakiem, wojną z Państwem Islamskim, sytuacją w Turcji. No tutaj w aspekcie tureckim ta tematyka ormiańska jakoś się pojawiała. Jest w mojej pierwszej książce, nazywam się Kurdystan, która jest poświęcona Kurdom. Problem ormiański się pojawia, między innymi przy okazji wizyty w Diyarbakir i rozmowy z proboszczem kościoła ormiańskiego w Diyarbakir, który wtedy w tym okresie, to było w 2015 roku, był odbudowany po wielu latach pozostawania zrujnowanym po jego spaleniu. No i został na początku tej drugiej dekady XXI wieku odbudowany, żeby potem w wyniku tych walk, które wybuchły w 2015 roku w Turcji, zostać przez wojsko tureckie ponownie spalonym. Także ta tematyka się przy tej okazji kurdyjskiej pojawiała, no bo trudno żeby się nie pojawiła. Relacje kurdyjsko-ormiańskie też, jak wiadomo, są historycznie bardzo, bardzo złożone, żeby powiedzieć, delikatnie mówiąc, tak, w Kurdowie brali udział w ludobójstwie Ormian, przy czym te relacje, postrzeganie odpowiedzialności za udział w ludobójstwie Ormian przez Kurdów jest zupełnie inny niż Turcji. I tutaj często potem zdarzały mi się takie pseudo odkrywcze pytania, czy wiem, że Kurdowie mordowali Ormian, które miały jakby spowodować jakiś dysonans we mnie. No oczywiście, że jest to znana historia i każdy, kto się interesuje tym
tą tematką o tym wie, tylko że Kurdowie w przeciwieństwie do Turcji uznali swoją odpowiedzialność, przynajmniej znaczna część Kurdów uznała tą odpowiedzialność. Później zresztą zapłacili za to tym, że sami stali się obiektem prześladowań. No i tak jak wtedy opowiadał mi ów ksiądz w pierwszej połowie drugiej dekady XXI wieku, Ormianie, tak zwani ukryci Ormianie, których jest bardzo dużo wciąż w Turcji, tylko że no, nie ujawniają swojej tożsamości, widzieli w tej emancypacji, politycznej emancypacji Kurdów szansę na swoją emancypację kulturalną, więc ta sytuacja jakby zupełnie się zmieniła. Te relacje przez 100 lat, te relacje kurdyjsko-ormiańskie się zmieniły, podczas gdy relacje turecko-ormiańskie, można powiedzieć, że utknęły w tym samym punkcie. I taka jest zasadnicza różnica. Natomiast no właśnie tutaj odbiegłem troszeczkę od pytania, natomiast ta tematyka ormiańska jakoś się pojawiała w spektrum moich zainteresowań. Również trzeba pamiętać, że w Syrii, czy w Syrii, Libanie, a nawet w Iraku Ormianie również są obecni. I również byli celem tej zbrodniczej działalności państwa islamskiego, które, nawiasem mówiąc, również w pewnym sensie przynajmniej było wspierane przez Turcję w tej wojnie. Więc tutaj te kwestie w tym trójkącie Turcja, Kurdowie, Ormianie w tym świecie, w tym wycinku świata, którym się zajmowałem głównie w ostatnich latach, czyli Bliskim Wschodzie, również ta tematyka była elementem, choć nie głównym elementem tej rzeczywistości. No, ja tutaj jeszcze chciałbym dodać, że ja nie mam jakichś korzeni ormiańskich, nic mi na ten temat nie wiadomo, chociaż też nie można tego wykluczyć, ponieważ no, zresztą mój ojciec w zasadzie coś tam dywagował na temat tego, że z wyglądu zdjęć mojego pradziadka mogłoby takie pochodzenie wynikać. No, z tradycji rodzinnej wynika, że mój prapradziadek był powstańcem styczniowym i zmienił miejsce zamieszkania, nazwisko i tak dalej, i tak dalej. Także trudno jest trochę dokopać się tych korzeni głębiej niż połowa XIX wieku. Więc natomiast no, to są tylko i wyłącznie dywagacje i to z całą pewnością nie wpłynęło na moje zainteresowania tym regionem. No, ja przed 2020 rokiem byłem raz w Armenii i w Arcachu. Był to wyjazd czysto turystyczny wówczas i to było dość dawno temu. No i przyznam szczerze, że moja znajomość Armenii, samej Armenii, kultury ormiańskiej, no była na takim poziomie czysto przeciętnym, że tak powiem. No, jeżeli chodzi o konflikt w Kurskim Karabachu, no to tutaj no już ta wiedza była znacznie większa. Natomiast no też nie powiem, żebym był czołowym ekspertem przed 2020 rokiem w tym zakresie. Natomiast no w 2020 roku, w lipcu, doszło do starć na granicy azerbejdżańsko-armeńskiej w rejonie Tawuszu.
I to skłoniło mnie do pojechania do Tawuszu, a przy okazji również do Górskiego Karabachu w celu zrealizowania reportażu. No nie, nie, 2020 rok to rok covidowy, niewiele osób gdziekolwiek jeździło, więc tak, zaczęła się ta bardziej intensywna. Tak. Ale może wróćmy, zanim do Arcachu przejdziemy, bo chciałbym, żeby Pan nam opowiedział o swoich wrażeniach, tych najświeższych, taka wiedza jest dla nas bardzo cenna, ale jeszcze wracając do tych bliskowschodnich Pana zainteresowań i przygód, bo o ile wiemy, był Pan przecież nawet i jeńcem, prawda, w Syrii w czasie tamtejszego konfliktu. My dzisiaj postrzegamy Armenię przez pryzmat tego, jaka jest Republika Armenii, ale historyczna Armenia, ojczyzna historyczna Ormian, to właściwie teren, który nachodzi na dzisiejszą mapę Turcji, prawda? I ci Kurdowie to właściwie współmieszkańcy tego samego obszaru, który kiedyś był nazywany Wielką Armenią. Armenią tam właściwie nawet zasadniczo. A Diyarbakir, o którym Pan wspomniał, to bardzo ciekawe, bo stamtąd przybyła duża fala emigrantów do Polski w dawnych wiekach i we Lwowie czy w Kamieńcu Podolskim wychodźcy z Diyarbakiru stanowili całkiem istotnych przedstawicieli kultury ormiańskiej, więc zapętliło się, prawda? Czy tam na tym obszarze, gdzie dzisiaj już nie ma Ormian, czy jest jakaś pamięć o tych Ormianach poza owymi ukrytymi Ormianami? Czy Pan tam napotkał kogoś, coś, co by świadczyło o ormiańskiej przeszłości tego terytorium? Znaczy tak, oczywiście. Przede wszystkim jest przepiękny kościół ormiański w Diyarbakir, który, tak jak powiedziałem, ja go miałem okazję oglądać dwa razy. Gdy był najpierw, pierwszy raz, gdy był jeszcze spalony, i później drugi raz, gdy został odbudowany wysiłkami z całą pewnością nie państwa tureckiego, tylko samorządu kurdyjskiego i diaspory. Zresztą tego samorządu kurdyjskiego, który później trafił do więzienia. Także tutaj. No to był 2015 rok, a dokładnie październik 2015 roku, ponieważ później, już miesiąc, dwa miesiące później, w Diyarbakir toczyły się walki w dzielnicy Sur, tej historycznej, które doprowadziły do zniszczenia tej dzielnicy i cofnięcia całej tej rzeczywistości o lata do tyłu. I wtedy w 2015 roku, granie w tych latach, powiedziałbym 2013-2015, no sytuacja sprzyjała to, że wtedy Kurdowie byli silni na tym terenie. Przed tym, jak władze tureckie, a w zasadzie Erdogan osobiście, zerwał negocjacje pokojowe, rozmowy z Kurdami, z PKK i rozpoczął siłową rozprawę, to również to takie odrodzenie kurdyjskie, tak jak już wcześniej powiedziałem, sprzyjało również odrodzeniu ormiańskiemu. No i wtedy, tak jak za pierwszym razem, gdy byłem w tym kościele, to był on spalony i nie było tam żadnego duchowieństwa ormiańskiego. No, to w 2015 roku był już, funkcjonował normalnie jako kościół i poniekąd również centrum kultury ormiańskiej w Diyarbakir.
Również na tych terenach kurdyjskich, ostrożnie, bo również trzeba pamiętać, że sporo Kurdów w Turcji jest konserwatywnych i nie u wszystkich Kurdów łatwo jest tak poruszać ten temat ludobójstwa. Natomiast w znacznej mierze, zwłaszcza jeżeli chodzi o partię HDP, z której Ormianin jest deputowanym do parlamentu tureckiego, więc w tych kręgach była otwartość na poruszanie tej kwestii ludobójstwa, problemu ukrytych Ormian i problemu ujawniania się ukrytych Ormian. Tutaj była bardzo duża szansa, zresztą ten ksiądz, który tam był w kościele w Diyarbakir, był z rodziny ukrytych Ormian, która był przez... miejscowy. Tak, oczywiście. Nie. On był z miejscowych Ormian, którzy przez kilkadziesiąt lat udawali muzułmanów. Zresztą jego motywacja, on o tym otwarcie mówił, że jego motywacja zostania księdzem ormiańskim była głównie nie tyle motywowana religią, co kwestią etniczną, kwestią jakby dążenia do odrodzenia kulturowego Ormian na terenie Armenii Zachodniej, tak? Tutaj to oczywiście, że spotkałem się z tymi śladami ormiańskimi, tej próby ożywienia, odrodzenia społeczności ormiańskiej w Turcji. Nikt nie wie do końca, ilu w Turcji może pozostawać tych ukrytych Ormian. Ja niedawno pytałem się o to w Erywaniu rzecznika do spraw diaspory i on również przyznał, że nie da się ocenić, oszacować liczby tych osób. Zresztą jest to dość zrozumiałe, ponieważ myślę, że z każdą dekadą, z każdym pokoleniem ta tożsamość tych ukrytych Ormian coraz bardziej będzie zanikać. To jest dość oczywisty proces. Chociaż nikt do końca tych badań nie prowadził w tym zakresie, bo nie jest to zbyt, nie jest to, w zasadzie w ogóle nie jest to możliwe na terenie Turcji. Jest to Ormianie, to też jest warto zwrócić na to uwagę, że w nomenklaturze, w takiej percepcji tureckich nacjonalistów słowo Ormianin wciąż pozostaje inwektywą, to jak Żyd w Niemczech nazistowskich. I tutaj przykładem tego jest to, że wielokrotnie Turcja sugerowała, że Partia Pracujących Kurdystanu, PKK, to nie są Kurdowie, tylko Ormianie. Więc to miało być jakby konotacja pejoratywna miała z tym się wiązać. Więc wiadomo, że to takie badania byłyby bardzo, bardzo trudne, o ile nie niemożliwe. Natomiast w tym okienku czasowym, tych kilku lat do przełomu 2015-16, istniała szansa na odrodzenie, na ujawnienie się tych Ormian ukrytych. Oczywiście jest też w Turcji bardzo małe i również zastraszane środowisko otwartych Ormian, że tak powiem, głównie, chyba głównie w Stambule.
Z tym, że no ono, tak jak powiedziałem, też jest zastraszane. Znana jest sprawa zabójstwa Hrata Tlinka. Więc no, sytuacja Ormian w Turcji z całą pewnością nie jest dobra. Delikatnie mówiąc. Natomiast no, oczywiście też spotkałem się z kulturą materialną Ormian na terenie Turcji, czy precyzyjniej mówiąc Armenii Zachodniej. No i tutaj oczywiście największe wrażenie zrobiło na mnie niezapomniana wizyta w Ani, w starej stolicy Armenii, które leży w zasadzie na granicy z Armenią. No i jest to też taki ogromny chichot historii z Ormian, że mogą spoglądać na Ani. W zasadzie, gdy ja zwiedzałem Ani, to praktycznie nie było tam żadnych turystów. Całe szczęście przynajmniej, że o ile się nie mylę, Ani jest na światowej liście UNESCO, bo gdyby nie było, no to różne rzeczy mogłyby się wydarzyć. No tutaj przypomnę, że niedawno Turcy zalali bardzo ważne dla Kurdów miejsce w Turcji, czyli Hasan Cave. Także niewykluczone, że mogliby podobny manewr zrobić z kulturą materialną Ormian, chyba z najważniejszym obiektem tej kultury materialnej Ormian, bo najlepiej jest wymazać tą nieturecką przeszłość z tego terytorium. No, jeżeli chodzi o to, że Ani znajduje się na terenie Turcji, mimo że dla Turcji Ani nie ma żadnej wartości kulturowo, po prostu jest to praktycznie kupa kamieni, tak, dla Turków. No jest to takie bardzo, bardzo smutne. No i jest to rezultat decyzji politycznej podjętej w wyniku rozmów między bolszewicką Rosją a atatürkowską Turcją po I wojnie światowej, gdy Sowieci i Atatürk zawarli sojusz przeciwko zwycięskim państwom I wojny światowej, które, jak wiadomo, przypomnę, było przewidziane w traktacie Sèvres stworzenie Armenii w granicach wytyczonych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona, które obejmowały tą zachodnią Armenię. Natomiast no, bolszewicy postanowili oddać Turcji nie tylko zachodnią Armenię, która przed I wojną światową należała do Imperium Osmańskiego, ale również postanowili oddać Kars, Kars wraz z Ani, które to tereny nie należały do Turcji już od początku XIX wieku, a nawet Idil, który w ogóle nie należał do Imperium Osmańskiego, ponieważ został zajęty na początku XIX wieku w wyniku wojen Rosji z Persją, a nie z Turcją. Więc tutaj bolszewicy sprezentowali Atatürkowi te tereny, łącznie właśnie z Ani, chociaż mogli tego nie robić. Mogli ten zupełnie nic nieznaczący kawałek
Armenii, zachować Armenii. Nikt tam nie mieszka w Ani, są tylko kamienie. Nie trzeba, przylega to miejsce, przylega, dosłownie przylega do granicy, nie ma żadnego strategicznego znaczenia, więc to była czysta złośliwość wobec Ormian. Żeby symbole narodowe zostawić tak, innym, tak, obcym. Tak. Tak jak zresztą Ararat. Tak, tylko no z Araratem, jeżeli chodzi o Ararat, można jeszcze zrozumieć, znaczy to oczywiście też jest wielka złośliwość, szyderstwo wobec Ormian, że codziennie wstają rano w Erywaniu i widzą Ararat jak na dłoni, tak jakby można było wyjść i pójść na pieszą wycieczkę od razu na tą górę. Niemniej różnica między Araratem a Ani jest taka, no, że Ararat to jest jednak większy obszar. Są tam też wioski więc to jest już poważna zmiana granic. Natomiast Ani to jest tylko kwestia kontroli nad obiektem, historycznym obiektem, która nie ma żadnego wpływu na przesiedlenia mieszkańców, na kontrolę strategiczną. Nie ma żadnego znaczenia poza tym, że jest to złośliwość wobec Ormian. No taki jest los narodów, które przegrywają. Czy trudno było dotrzeć w roku ubiegłym do Arcachu? Jak pan tam w ogóle trafił? Bo przecież wojna, prawda? Przecież wielka batalia, różne wielkie siły sąsiednie zaangażowane w ten mały, górski skrawek ziemi. Nie, dotrzeć nie było trudno, w ogóle nie było trudno. Tutaj ja byłem w Arcachu w ubiegłym roku dwukrotnie. Pierwszy raz było to w sierpniu. No i wtedy w Arcachu w zasadzie panował spokój, takie w zasadzie prawie że normalne życie. Jedyna taka oznaka nienormalności to była związana nie z wojną, tylko z koronawirusem, ponieważ taka ciekawostka na granicy Armenii z Arcachem były popierane ponowne testy na koronawirusa. Także test zrobiony jakby w Armenii obowiązywał jedynie na terytorium Armenii. Natomiast żeby wjechać na terytorium Arcachu, gdzie zresztą wówczas liczba zakażeń była znacznie, znacznie mniejsza i była sprawowana bardzo intensywna kontrola w tym zakresie, to wymagano ponownego testu. No ale tak poza kwestią testu i 24-godzinnej powiedzmy kwarantanny, która była jakby w oczekiwaniu na wyniki tego testu, to żadnych trudności innych w dostaniu się do Karabachu nie było. Drugi raz pojechałem 14 dokładnie 14 października, gdy już toczyła się na dobre wojna. No i również tutaj specjalnych trudności w dostaniu się do Karabachu nie było. Była otwarta droga południowa, czyli prowadząca przez Goris.
Droga północna prowadząca przez Vardenis i przez Kalbedżar była przejezdna, ale ponieważ tam było wtedy paradoksalnie większe zagrożenie, bo potem jak została zaatakowana ta droga życia przez Lachin, to przez góry Lachin południowa, to z kolei ruch został skierowany drogą północną, więc również akredytacja, uzyskanie akredytacji dziennikarskiej ze strony Armenii i władz Arcachu nie było czymś trudnym, więc tutaj dostanie się tam było łatwe. No to zresztą stosunek Armenii, warto to podkreślić, stosunek Armenii do dziennikarzy radykalnie różnił się od tego, jaki był stosunek Azerbejdżanu do dziennikarzy. Więc oczywiście ja już pomijam taką kwestię, że Azerbejdżan nie pozwala dziennikarzom, którzy relacjonują ze strony ormiańskiej sytuację w Arcachu, nie pozwala na wjazd i ściga tych dziennikarzy postępowaniem karnym, więc takie podejście do dziennikarzy totalnie dyskwalifikuje tamtą władzę i później, jeżeli Azerbejdżan oskarża dziennikarzy, którzy relacjonują sytuację ze strony ormiańskiej, ze strony Arcachu, oskarża ich o jednostronność, no to jest śmieszne i żałosne, ponieważ to on sam odmawia prezentowania tym dziennikarzom swojego stanowiska, no więc to nie dziennikarz ma się przymilać pozytywnym pisaniem, pozytywnym podlizywaniem się jakiejś stronie, żeby zasłużyć na łaskawie na to, że ta strona pozwoli wjechać w tym wypadku na teren Azerbejdżanu, czy udzieli mu wywiadu. To tak nie działa, więc zresztą no cóż, według wszelkich raportów Azerbejdżan jest w pierwszej piętnastce od końca na liście Reporterów bez Granic, na liście Freedom House, jeżeli chodzi, czyli należy do czołówki największych, najbardziej autorytarnych, najbardziej totalitarnych reżimów na świecie, więc trudno się dziwić temu podejściu Azerbejdżanu do dziennikarzy. Natomiast można się dziwić podejściu temu, że niektórzy zewnętrzni obserwatorzy nie rozumieją tego, że ta jednostronność nie w rozumieniu braku obiektywizmu, tylko jednostronność w rozumieniu relacjonowania wojny tylko i wyłącznie z jednej strony, że ta jednostronność jest wymuszona przez tą właśnie drugą stroną, zakazem, odmową współpracy, odmową pozwolenia na wjazd. Więc to, że niektórzy dziennikarze, politycy, opinia publiczna, część opinii publicznej także w Polsce nie rozumieją tego, że to nie jest wcale jakiś objaw nierzetelności dziennikarskiej, no to jest smutne i kompromitujące. Na pewno nie mnie jako dziennikarza relacjonującego, tylko tych, którzy tego nie rozumieją. Azerbejdżan stawia nie na informacje, ale na propagandę. I tak. To od lat. To nie jest nic nowego. Nawet w okresie pokoju tak było. Tak, Azerbejdżan stawia na propagandę, stawia również na
Ja sam doświadczyłem ataków troli, takiego zmasowanego ataku azerskich troli, którzy nie byli zainteresowani jakąś spokojną dyskusją czy rozmową, prezentowaniem swojego punktu widzenia, tylko bombardowaniem, takim typowym trollingiem, bombardowaniem jakimiś hasłami, oskarżeniami propagandowymi, tekstami. Więc no, i to jest dość charakterystyczne. Azerbejdżan używał tych ataków trollingu czy hatingu, wyzwisk, pogróżek. No, spotkałem się z pogróżkami, że trafię do azerbejdżańskiego więzienia, gdzie zostanę pobity, torturowany, że nazywano mnie wspierającym, że wspieram terrorystów, i tak dalej, i tak dalej. Też tutaj jest dość charakterystyczne manipulowanie przez tych troli, ale także przez no istniejące, no to dużo mówić, w Polsce niestety również istnieje lobby turkofilskie, które manipuluje, stara się manipulować na przykład moimi wypowiedziami i stara się dyskredytować, tworzyć takie wrażenie, że jestem niewiarygodny, ponieważ jestem uprzedzony do Turcji, do Azerbejdżanu. Nie dyskutuję, to jakby tych ludzi zwalnia z obowiązku w związku przedstawienia rzeczowych, merytorycznych argumentów w stosunku do tych informacji, do tych kwestii, które ja przedstawiam w moich artykułach czy w moich relacjach z tej wojny. Więc te lobby turkofilskie nie dyskutuje z tymi argumentami, nie dyskutuje z tymi faktami, nie komentuje faktów, tylko po prostu stara się dyskredytować mnie jako uprzedzonego, jako turkofila, turkofoba, przepraszam, azerofoba i tak dalej, i tak dalej. No, także jest to oczywiście bardzo nieuczciwe intelektualnie, ale tak to środowisko działa, ponieważ nie ma innej możliwości. To też przypomina to, co mówiłem wcześniej o tym powtarzającym się często pytaniu, czy wiesz, że Kurdowie zabijali Ormian. Tak jakby to miało być jakieś eureka dla mnie i spowodować, obnażyć moją niewiedzę i spowodować przewartościowanie moich poglądów. Oczywiście, że wiem, tylko że to trzeba umieścić w kontekście. Tak. No, to, co Pan mówi, nie jest dla badaczy problematyki kaukaskiej w Polsce zaskoczeniem, bo nie było chyba takiego współcześnie pracującego nad tematyką kaukaską uczonego, który nie był wciągany do ambasady azerskiej, tam instruowany, jak ma pisać o Kaukazie w ogóle, o Armenii, o Azerbejdżanie, o wszystkich tych powiązanych przecież sprawach. Jak wygląda? No tutaj, jeżeli chodzi o ambasadę Azerbejdżanu, no to w moim przypadku jakoś się nie odzywała ambasada Azerbejdżanu. Ja znam oczywiście przypadki prób zastraszania ludzi przez ambasadę Azerbejdżanu. No tutaj ja wcześniej mam bogate doświadczenia z ambasadą turecką w związku z poruszaną przeze mnie tematyką kurdyjską i również kwestią wewnętrzną, krytyką sytuacji wewnętrznej Turcji. Natomiast no, raczej także wcześniej już pisałem na przykład artykuł na temat takich skandalicznych działań tych dwóch placówek w odniesieniu do polskich publicystów, naukowców i tak dalej, i tak dalej.
I więc myślę, że ambasada Azerbejdżanu po prostu uznała, że no, tylko nie zdążyła zareagować. No, że powiedzmy, że to jest, że nie ma sensu mnie zapraszać do siebie, żeby mi grozić, czy coś sugerować, że mam pisać tak, jak oni chcą. Znaczy ja chętnie, ja w każdej chwili jestem w stanie nie debatować ze stroną, jeżeli by ambasada Azerbejdżanu chciała mnie zaprosić, żeby w sposób cywilizowany rozmawiać, udzielić wywiadu i tak dalej, i tak dalej, no to ja jestem na to otwarty. Natomiast jeżeli celem miałyby być pouczanie mnie, czego mi nie wolno robić, to no cóż, no to jest to jest wizja z innej rzeczywistości, z innego świata, innego porządku ustrojowego, który mnie zupełnie nie interesuje, podporządkowywanie się takiemu porządkowi. Natomiast oczywiście faktem jest to, że obie te placówki, w moim przypadku wielokrotnie, wiem, że w wielu innych przypadkach również, próbowały naciskać na różne media, władze, żeby pewne rzeczy nie były publikowane. I taka ingerencja tych dwóch państw, które są powszechnie uznawane za niewolne, no jest to, nie jest to moja ocena, turkofobiczna ocena, jakby tutaj chciało to turkofilskie lobby przedstawiać, tylko to jest ocena, która wynika z wszelkich raportów takich organizacji jak choćby Freedom House czy Reporterzy Bez Granic. Także no tutaj relatywizacja na przykład, że Armenia też nie jest demokratyczna, czy w pełni demokratyczna i tak dalej, i tak dalej, no to jest bardzo słabe, ponieważ to warto rozmawiać na bazie pewnych dokumentów, które jednak przedstawiają pewien kompleksowy obraz. To nie jest tak, że ocena, negatywna ocena stanu wolności, demokracji, praw człowieka w Turcji czy Azerbejdżanie to jest przejaw turkofobii czy azerofobii. To jest wiedza, to jest wiedza, nie poglądy, to jest wiedza, która wynika z raportów wyspecjalizowanych i powszechnie uznanych organizacji, które badają te kwestie. Armenia nie jest, jeżeli chodzi o na przykład oceny Freedom House, o ile Azerbejdżan jest w pierwszej 15 państw najbardziej totalitarnych na świecie, no to Armenia w ogóle nie jest, tam są trzy kategorie państw: wolne, częściowo wolne i niewolne, przy czym jest skala punktowa oceny wolności od 0 do 100. I o ile Azerbejdżan bodajże ma 10 punktów, Turcja ma bodajże 32, tak z głowy mówię, to Armenia ma bodajże 60 kilka punktów. Także jest to totalna różnica i mówienie o tym, podkreślanie tego, no nie jest turkofobią czy azerofobią, tylko stwierdzaniem po prostu faktów. I fakt, że państwa, które mają taką ocenę
wolności. No tutaj przypomnę również, że w Turcji jest, Turcja jest na pierwszym miejscu, nawet wyprzedza Chiny pod względem liczby więzionych dziennikarzy, więc pozwalanie na to, że takie państwa totalitarne ingerują w wolność mediów w Polsce, no jest po prostu skandalem. A z kolei kolejna kwestia, mówienie o tym, ujawnianie tego faktu, no znowu też nie jest turkofobią, tylko jest czymś bardzo, bardzo naturalnym. Tak, są zresztą dokumenty świadczące o takich naciskach. Jak wyglądało życie w Arcachu wtedy, gdy pan tam przebywał w tamtym roku? To znaczy, zupełnie inaczej wyglądało w sierpniu. Tak jak powiedziałem, w sierpniu w zasadzie wyglądało w Stepanakercie. Życie w Stepanakercie wyglądało praktycznie całkowicie normalnie. Wieczorem na placu odrodzenia, centralnym placu Stepanakertu, były tłumy ludzi. Prezydent Arcachu z raptem dwoma ochroniarzami spacerował w tłumie ludzi. Także sytuacja była normalna. No może trochę więcej niepokoju było wśród ludzi mieszkających blisko granicy, czyli na przykład w wiosce Maraga, w zasadzie, przepraszam, Nor Maraga, czyli Nowe Maraga, która teraz już została przejęta przez Azerbejdżan, a mieszkańcy zostali wypędzeni. Ale nawet tam w zasadzie życie toczyło się w miarę normalnie. No gdy przyjechałem 14 października, to życie w Arcachu było zupełnie inne. Miasto Stepanakert był prawie że wymarły, mimo że wciąż do 7 listopada, do czasu ewakuacji Stepanakertu, w mieście pozostawało jakieś, ocenia się, 20-30% mieszkańców. To ich nie było widać na ulicach, chowali się w schronach, w piwnicach. Codziennie jakiś dom był rozwalony w wyniku nalotów azerskich. Sytuacja znacznie pogorszyła się na początku, w zasadzie tak od 28 października. Od 28 października do samego końca sytuacja już była bardzo, bardzo zła w Stepanakercie. No i inne miasta, takie jak na przykład Martakert czy Martuni, były jeszcze bardziej wyludnione, wymarłe. Wioski tym bardziej. Także większość mieszkańców Arcachu wyjechała wtedy do Armenii. No, potem nastąpił 7 listopada i ewakuacja, która spowodowała, że tylko nieliczni zostali. Znaczy tutaj akurat między 7 listopada a 11 listopada mnie w Arcachu już nie było, ponieważ no, też objęła mnie ta ewakuacja. Natomiast w pierwszym możliwym terminie, czyli 11 listopada, wróciłem do Arcachu. No i sytuacja wtedy przez pierwszy ten tydzień po wojnie, no była, panował chaos, ponieważ jeszcze nie było Rosjan, nie było Czerwonego Krzyża, bardzo dużo żołnierzy ormiańskich zostało w
między posterunkami ormiańskimi, azerskimi, krewni, również żołnierze nie mogli podjąć operacji poszukiwawczych, ponieważ Azerowie wciąż strzelali, mimo że wiedziano, że tam są jeszcze żywi żołnierze, którzy powoli umierali. I to było chyba najstraszniejsze w tej wojnie, to co się działo tuż po wojnie, bo ci żołnierze powoli umierali, wielu z nich powoli umierało z wychłodzenia i z utraty krwi, z odniesionych ran. A krewni, którzy wiedzieli, znali lokalizację tych ludzi, no nie mogli do nich dotrzeć, mimo że chcieli, byli gotowi w każdej chwili dotrzeć, nie mogli dotrzeć, żeby ich uratować. Z drugiej strony też na drodze z Szuszy do Stepanakertu leżało kilkadziesiąt co najmniej trupów azerskich, też przez tydzień. Oczywiście można było to załatwić pierwszego dnia po podpisaniu rozejmu, że Azerowie wzięliby te zwłoki swoich żołnierzy, pozwoliliby Ormianom wziąć zwłoki swoich żołnierzy i podjąć akcje poszukiwawcze swoich rannych. Natomiast niestety tak się nie stało i dopiero jak Rosjanie przyjechali, też dopiero wówczas przyjechał Czerwony Krzyż i doszło do 13 albo 14, doszło do pierwszej wymiany trupów, pierwszej wymiany zwłok żołnierzy, a w tym czasie temperatura, to są góry, już Szuszy jest na górze, więc tam było zimno bardzo, więc przetrwanie tych żołnierzy w tych warunkach przez jedną dobę to nawet było wątpliwe, a co dopiero przez kilka dni. Nastroje ludności. Co myśleli, co robili, jak się zachowywali mieszkańcy Arcachu w tych dniach? Do czasu... Bo był pan też oczywiście w samej Armenii, gdzie tak. Schronili się ci uciekinierzy. To znaczy w trakcie wojny, ja w Armenii byłem praktycznie jeden dzień. Przyleciałem 12 późnym wieczorem, 13 byłem w Erewaniu i 14 już wyjechałem do Stepanakertu i w Arcachu byłem do 7 listopada, więc praktycznie 8 rano przyjechałem do Erewania, więc może nie jeden dzień, bo jeszcze 8 i 9, te dwa ostatnie dni wojny, więc można powiedzieć 3 dni byłem w Armenii, a całą resztę w Arcachu. No w Arcachu cały czas, jeżeli chodzi o tą resztkę mieszkańców, która była, pozostała tam, to z jednej strony nastroje były, trudno, żeby oczekiwać dobrych nastrojów od ludzi, którzy są celem bombardowań codziennie. Natomiast z drugiej strony ci ludzie jednak wierzyli w to cały czas, przynajmniej deklarowali, że wierzą w to, że zakończy się to zwycięstwem. I nikt nie dopuszczał myśli, że zostanie zajęte Stepanakert, czy też również Szuszy, że zostanie zajęte. Ewakuacja i wiadomość o zajęciu Szuszy była ogromnym szokiem dla wszystkich. I spowodowała, że zdania na temat tego, co należało zrobić dalej, się podzieliły. Tuż po wojnie, po 10 listopada, nastroje wśród Ormian były fatalne. Myślę, że można by je porównać do
nastrojów po klęsce wrześniowej w Polsce. Przy czym niektórzy uważali, że należało walczyć dalej do końca, nawet jeżeli miałoby to się skończyć utratą całego Arcachu. No, generalnie dużo kontrowersji budziła postawa Rosji, przy czym tutaj zdania na temat roli Rosji w tym konflikcie były podzielone, radykalnie podzielone, wręcz spolaryzowane wśród Ormian, bo z jednej strony spotkałem się, zwłaszcza w samym Arcachu, z postrzeganiem Rosjan jako zbawców, jako osoby, które są jedyną w tej chwili nadzieją dla Ormian. Zresztą no, bezpieczeństwo Arcachu w tej chwili w 100% zależy od rosyjskich żołnierzy, którzy zresztą, mówiąc szczerze, dość, trzeba to powiedzieć, pozytywnie wykonują te swoje obowiązki tam, swojej misji, i nie spotkałem się z jakimiś zachowaniami rosyjskich żołnierzy, które można by uznać za naganne, za jakieś sprawiające wrażenie, że są to siły okupacyjne. Wielu mieszkańców Karabachu ma świadomość tego, że ich bezpieczeństwo zależy w tej chwili od Rosjan, że na przykład do Dadiwanku mogą się tylko dostać z rosyjską eskortą, więc no jest to, Rosjanie tam dbają o swój PR. Również w pierwszych tych dniach pojawiała się informacja, że z Rosji przybyła pomoc materialna w postaci sprzętu budowlanego do odbudowy domów. Natomiast z drugiej strony też spotkałem się z głosami, głównie w samej Armenii, negatywnymi wobec Rosji, że to Rosja wszystko to zaplanowała, że ten scenariusz wojny Rosja stworzyła, żeby wprowadzić swoje wojska do Arcachu i żeby doprowadzić do oddania tych 7 regionów Azerbejdżanowi, i że była to taka gra Rosji, żeby na koniec odegrać rolę zbawcy. Oczywiście gdyby Zachód cokolwiek zadziałał w odniesieniu do tego konfliktu, no to plany Rosji zostałyby pokrzyżowane. Natomiast Zachód no niestety zagrał w grę Rosji, czyli był bierny, zachował bierność, co pozwoliło Rosji pokazać, że ta opcja prozachodnia w Armenii, ta opcja, która sceptyczna wobec relacji z Rosją, no, że prowadzi Armenię do zguby. Także no jest to bardzo, bardzo smutne. Natomiast no, te nastroje były, tak jak powiedziałem, fatalne, pełno oskarżeń o zdradę. Zresztą również te oskarżenia o zdradę były różnego rodzaju. I ta wojna pozostawiła Ormian bardzo, bardzo mocno podzielonych wewnętrznie, załamanych.
Ja tak przygnębionych ludzi, niektórych znajomych, to nie widziałem, zwłaszcza w tych pierwszych dniach po wojnie. Ludzi, których bałem się, że coś złego sobie zrobią w pewnym momencie. Także no te nastroje stały się, były straszne. Na pewno ten konflikt, jego ostatnia faza będzie miał wielki wpływ na losy tego fragmentu historycznej Armenii, co do tego nie ulega wątpliwości, ale wspomniał Pan o materiałach na odbudowę. Jak Pan ocenia szansę na to, że to życie ormiańskie tam się obroci, mimo depresji, która jest też no, naturalna po takiej traumie? Ja myślę, że przede wszystkim bardzo źle stało się, że przez te 26 lat między 1994 rokiem a 2020 liczba ludności Górskiego Karabachu, Arcachu nie znacząco nie wzrosła. Praktycznie pozostała na bardzo niskim poziomie 100-kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. I to, że nie stworzono na tych terenach atrakcyjnych możliwości osiedlania się, a można było, bo przecież Arcach to przepiękna ziemia, która mogłaby przyciągać turystów, która jest bogata, bardzo bogata w bogactwa ziemi, w sensie przede wszystkim owoców, tak? To jest po prostu raj taki. Raj owocowy, tam wszystkie najsmaczniejsze owoce rosną. Także to jest naprawdę cudowna ziemia. I tam można było zwiększyć znacząco populację tych terenów, czego nie zrobiono, i to był błąd. Natomiast no, obecnie na tych terenach, które pozostały w rękach pod kontrolą Ormian i Rosjan, przede wszystkim Rosjan, no to ja myślę, że odbudowa zniszczeń nie będzie aż taka trudna, bo oczywiście są znaczące zniszczenia, niemniej to nie jest aż tak, no, zważywszy, że tam 150 tysięcy mieszkańców mieszkało, a na tych terenach, które pozostały w rękach Ormian, no, może połowa, może trochę więcej, więc no, i nawet jeżeli przyjąć, że 1/3 domów tych ludzi, którzy pozostali, jest zniszczona, no to będziemy mieli jakieś 20 tysięcy ludzi, no to zważywszy, że to rodziny, więc kilkanaście tysięcy domów do odbudowy, no to nie jest jakieś gigantyczne przedsięwzięcie. Przy jakimś wsparciu zewnętrznym. Natomiast no, problem polega na tym, że część jednak ludzi myślę, że z jednej strony z tych terenów utraconych przez Arcach na rzecz Azerbejdżanu w wyniku tej wojny, a z drugiej strony również tych, którzy jakoś nie akceptują tej nowej rzeczywistości, czy też obawiają się żyć w tak bliskim sąsiedztwie
Azerów, no po prostu wyjedzie z Arcachu, a możliwe, że nawet w ogóle z Armenii. Takie sygnały już się pojawiają, a według moich informacji mniej więcej połowa populacji tylko została w Arcachu, czyli w tej chwili 60-70 tysięcy jest, to jest cała populacja Arcachu, więc jest to bardzo, bardzo mało. Tutaj Rosjanie w tej chwili będą ożywiać jeszcze te korytarze transportowe między Armenią a Azerbejdżanem, co zresztą ma generalnie na celu przede wszystkim stworzenie połączeń z samą Rosją umożliwić większą kontrolę tutaj wszystkie te korytarze transportowe będą pod kontrolą rosyjską, więc to będzie służyć umacnianiu się Rosji na tych terenach. Więc to niekoniecznie musi zachęcić Ormian do powrotów czy większego osadnictwa na terenie Arcachu. No zobaczymy. Niemniej raczej jestem tutaj pesymistą. Oczywiście Stepanakert odżył już jakieś 2-3 tygodnie po zakończeniu działań wojennych. Stepanakert wrócił w miarę normalne życie w mieście. Zaczęła działać sygnalizacja świetlna, zaczęły działać sklepy, lokale i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no jednak myślę, że to nie wróci to życie do tego stanu, jaki był przed tą wojną, a i tak ten stan przed tą wojną pozostawiał sobą, jeżeli chodzi o populację, dużo do życzenia. Tak, niewątpliwie to jest okres cienia, smuty, można powiedzieć, gdy chodzi o Armenię, ale pamiętajmy, to naród, który przez stulecia spotykał się z podobnymi, a nawet gorszymi zagrożeniami, prześladowaniami i nauczył się trwać na tym skrawku ziemi, który kiedyś był centrum państwa ormiańskiego, więc zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowę i no, liczymy na kolejne Pana przygody z Arcachem i z Armenią. Dziękuję bardzo.